Więc... Czy chcesz dodać coś, tak? Znaczy myślałem, że ty chciałeś coś. Tak, tak. Chciałem dodać, że oczywiście zgodzę się z tym, że nie było to zunifikowane, ujednolicone. Jednakże owe błędy, na które zwróciłem uwagę, przejawiają się w księgach grodzkich, w księgach ziemskich, wójtowsko-ławniczych, etc., z którymi się na co dzień zapoznaję, więc wiem, że wówczas w kręgach szlacheckich pisów nie znano i wiedziano, jak wyraz napisać, aczkolwiek zdarzali się, tak jak i są dzisiaj, dyslektycy, panuje dysortografia, czy zwyczajne niedouczenie, zwłaszcza, że wtedy przecież mamy do czynienia w dużej mierze z analfabetyzmem, więc często pisano tak, jak słyszano, a w mowie staropolskiej też był, mówiono usasz, ponieważ to H, stawało się głoską niemą, chociaż właśnie powinno się mówić husarz, tak, albo usasz, co wywodziło się z języka serbskiego, z węgierskiego i tak przybyło do Polski. Co wyróżniało właśnie w języku polskim, to jest to, że RZ pojawiło się na końcu, prawda, i jest to podwójne S. Ono dopiero pod koniec XVII wieku, w początkach XVIII wieku przekształciło się już w jedno S i odtąd możemy zauważyć, szczególnie odtąd, że przy spisach wojsk, tudzież w diariuszach pojawia się ten husarz, a nie usasz, prawda? To myślę, że o tym także wspomina dr Radosław Sikora, specjalista od husarii. Pragnę jeszcze zwrócić uwagę, że pojawia się tu motyw, dla którego ci żołnierze mają walczyć. Dla sławy, dla zysku czasem. I owszem, dla zysku czasem w przypadku husarii niekoniecznie, bo jak okazuje się z badań, które i ja także prowadziłem, i dr Sikora, i pan Jan Wimmer, i wielu innych specjalistów, okazuje się, że większy wydatek ponoszono niż zyskiwano, zważywszy, że koszt wyekwipowania siebie, a już nie mówiąc o poczcie, przekraczał spokojnie 1000 złotych, licząc, że dobry koń kosztował 300 zł. To znacznie przekraczało koszta nawet samego uzbrojenia, szabli, opancerzenia, etc. Warto zwrócić uwagę jeszcze tu tak pod kątem historycznym, patrząc na dalszą część, to jest na przykład zwrotkę dziewiątą, tam młódź harce swoje zwodzi, a zaś we krwi często brodzi. Oczywiście odnosimy się w tej chwili do ćwiczeń wojskowych, bowiem młódź szlachecka od już 16, ale i 18 czy 20 roku życia przyjmowała się do wojsk wpierw obrony potocznej, później po przekształceniu, o którym wspomniałem, do wojska kwarcianego, służąc tam, jak wynika z badań, bardzo często do okresu jednego roku albo do dwóch lat. Raczej dłużej nie zostawali, wprawiali się w ten sposób, zaznajemiali z dyscypliną wojskową, z regułami tam panującymi i dalej służyli na przykład w wojskach nadwornych, w wojskach magnackich i tak dalej. Stąd można, warto zwrócić uwagę na tą młódź, która zwłaszcza wywodziła się właśnie z terenów południowych, południowo-wschodnich, czyli z tej Ukrainy, bo przecież szlachcic mieszkający w XVII czy XVI wieku na Ukrainie zwał się Ukraińcem. Regionalnie do tego podchodzono, nie było takiego znaczenia jak dzisiejszego, zważywszy, że Ukraina, właśnie Duma Ukraina, to jest pieśń
i dumanie i taka pieśń chwały, prawda, pogranicza. Czyli chwała pogranicza, można by też tak powiedzieć. I myślę, że w tej kwestii odnośnie nazewnictwa jeszcze powie zapewne Kacper. Właśnie dobrze, że wspomniałeś o tytule, bo tutaj trzeba zwrócić uwagę na rozróżnienie ścisłe dwóch przymiotników. Staropolskiego przymiotnika Ukraina i funkcjonującego do dziś przymiotnika Ukraińska. To są dwie zupełnie różne rzeczy, bo przymiotnik Ukraina bierze się od rzeczownika Ukraina. Natomiast przymiotnik Ukraińska bierze się od rzeczownika Ukrainiec. Więc Ukraina odnosi się do obszaru, podczas gdy ukraińska odnosi się już do konkretnej kultury czy grupy etnicznej. Więc co innego duma Ukraina, a co innego barszcz ukraiński. Bardzo ciekawie Kacper wspomniał. Z jednym zastrzeżeniem. To, o czym Kacper mówi, to jest myślenie XIX-wieczne. Natomiast w XVI czy XVII wieku w przypadku słowa ukraińska, tak, i odnosząc do grupy na przykład, możemy to odnieść także do szlachty polskiej. I to nawet nie mówię o szlachty, która była nationis ruterus, prawda? Dokładnie. Która czuła się Rusinami, a pochodziła z jako byli Rusinami, prawda, a utożsamiali się z kulturą polską. Na to także warto zwrócić uwagę. A samo słowo duma jest może nie tyle od dumać, opowiadać, zastanawiać się. Warto zwrócić uwagę, że duma polska to jest właśnie coś chwalebnego, coś dumnego, ale i łączącego się z tragizmem poniekąd żołnierskim. I dumać to też poniekąd właśnie to opowiadać, prawda? Warto zwrócić uwagę, że słowo czy pojęcie duma rosyjska, które funkcjonuje do dzisiaj, właśnie zostało zaczerpnięte z języka polskiego, z poezji choćby Niemcewicza. I oznaczało i było takim typowym słowem polskim, przejętym później przez inne ludy Słowian wschodnich. Ja jeszcze pragnę wrócić do tekstu, bo pojawia się tutaj ten motyw śmierci, tego losu żołnierskiego, czy losu samej Ukrainy. Pałasz kładzie w poszwę krwawy, cedząc zaś krew za rękawy. Warto zwrócić uwagę na powtórzenie, na takie wyrazy blisko znaczne. Krwawy krew, drugiego też bystra strzała w sercu skrwawionym ostała. Znowu powtarza się ta krew. Trzeci koń mi podeptany polega czasem bez rany. Pokazuje taki obraz losów żołnierskich, przy czym trzeci koń mi podeptany, oczywiście bycie podeptanym przez konie nie było może chwalebną śmiercią, aczkolwiek łączącą się z egzystencją żołnierską. I ta krew trzeba przyznać, że łączyła się w XVI i w XVII wieku bardzo z terenami ukraińskimi, zważywszy, że to były tereny, na które napadały czambuły tatarskie i brały Jasyr, to były tereny, gdzie na wschodzie znajdowali się Zaporożcy, którzy uważali, że nie chcą znajdować się w tym systemie feudalnym, będąc podporządkowanym koronie polskiej. I ten stan, myślę, o ile początkowo po Unii Lubelskiej nie był na tyle zauważalny, ponieważ jeszcze te tradycje, tra,
tradycje rusińskie z tradycją polską wzajemnie się przeplatały, a wówczas państwo, pojęcie XIX-wieczne, ale wówczas Polska była znacznie bogatsza i jest to wiek poniekąd pływający tym zbożem, jakby nie patrzeć, chociaż myślę, że wątek tak zwanego złotego wieku zostawimy sobie, zadając pytanie, czy faktycznie był to taki złoty wiek, bo tu jest ten paradoks, że to zboże przyczyniło się także do naszego upadku. W każdym razie warto zwrócić uwagę właśnie, że ta Ukraina oprócz płynięcia miodem i mlekiem płynie także krwią, płynie ranami i cierpieniem. Stąd też pojawiają się w końcowych zwrotkach odniesienia do Boga, prawda? Ukraina była bardzo terenem religijnym, zważywszy, że przeplatała się tam wiara katolicka z wiarą prawosławną, czyli dwie wiary chrześcijańskie. Stąd bądź pochwalon Panie, prawda? Nie na jakąż więc stronę stanie. Co się wydarzy w boju, to i tak żołnierz jest wdzięczny Bogu za to, co od niego otrzymał. Tutaj widzimy, że w tych ostatnich zwrotkach jest nacisk położony na dalej na to rycerstwo, prawda? Czyli ta wojskowość była ściśle związana z terenami południowo-wschodnimi, skąd mogło się pojawić ewentualne niebezpieczeństwo, zważywszy, że moment, w którym wydano pieśń, czyli rok 1599, jest to moment tuż po powstaniu Nalewajki, prawda? 1594-1596. I myślę, że to też przyczyniło się do wydania tej pieśni przez Czachrowskiego. Wcześniej, w pierwszej połowie XVI wieku, czy po włączeniu inkorporacji terenów południowo-wschodnich Ukrainy, te spory z Rusinami nie były na tyle widoczne, czy z Kozakami, żeby doprowadzały do powstań. Natomiast tak jak powiedziałem wcześniej, wojsko obrony potocznej i wojsko kwarciane tam stacjonowało, zabezpieczając trzy szlaki ewentualnego napadu przez Tatarów, ale i zabezpieczało te tereny przez swobodnie grasującą hołotą i bandytami, tak zwanymi kupami swawolnymi, które napadały na kupców, prawda, którzy właśnie maszerowali bardzo często z Krymu, prawda, z Bakczysaraju do Korony i dalej, czy właśnie z terenów Turcji i tak dalej, z Konstantynopola, handlując na tej trasie towarami, między innymi dywanami perskimi. Dobrze, z mojej strony dziękuję Państwu, to tyle. Jeszcze oddam głos koledze celem podsumowania. Proszę bardzo. Więc tak jak sobie opowiedzieliśmy tutaj i o tle historycznym, i o literackim aspekcie pieśni Duma Ukraina, myślę, że można kilka takich najistotniejszych wniosków wysnuć, że po pierwsze jest to tekst, który bardzo dobrze obrazuje realia tamtych ziem, tamtego w okresie, o którym mówimy, czyli właśnie w XVI wieku, że jest to utwór, który pokazuje takie dwa oblicza, nawet więcej tych twarzy właśnie tych ziem ukraińskich, bo pokazuje zarówno ich to bogactwo, jak i niebezpieczeństwo życia na tamtych terenach, zarówno ubóstwo, jak i możliwość wielkich, wspaniałych zysków, które można tam odnieść. Pamiętajmy, że w XVI wieku ziemie Ukrainy dla Rzeczpospolitej to taki trochę dziki wschód, że tak
to przeciwstawię Dzikiemu Zachodowi z XIX wieku z USA. No i też z drugiej strony taka ziemia właśnie wielu wiar, ziemia bardzo religijna, przesiąknięta tą religijnością, to jest ciekawy temat, który można by jeszcze na innym odcinku podjąć, bo to nie sprowadza się tylko do prostego podziału katolicyzm i prawosławie. Pamiętajmy, że tam był rzymski katolicyzm, grecki katolicyzm, w ramach prawosławia od pewnego momentu też mowa o tym oficjalnym prawosławiu, jak i o starowiercach, bo starowierzy zaczęli się osiedlać, jak i o bohomilcach, jak i o różnych innych sektach mistycznych prawosławnych. Z tamtego jest, była cała masa. Po Unii Brzeskiej jeszcze. Po Unii Brzeskiej, ale też po Soborze Moskiewskim, którego przecież starowiercy nie uznali i dlatego między innymi zaczęli właśnie na terenach Rzeczpospolitej się osiedlać, by uniknąć prześladowania na terenach Carstwa Rosyjskiego. Wtedy jeszcze moskiewskiego. Właściwie. Ja jeszcze tak na koniec pragnę dodać, ponieważ przypomniała mi się dość oczywista, ale myślę, że warta podkreślenia informacja. Kacper wspomniał właśnie w podsumowaniu o bogaceniu się. Należy pamiętać, że szlachcic, który mieszkał w zachodniej Rzeczpospolitej czy na terenach Mazowsza tudzież Lubelszczyzny, pragnąc pomnożyć swój majątek, bardzo często sprzedawał tam swoją jedną wioskę średnio dochodową, mając możliwość kupić na terenach Ukrainy kilka wsi, nawet klucz można by powiedzieć, kilku wsi. W ten sposób stawał się bogatszy, tak, i mający większe wpływy. Przechodził w hierarchii społecznej szczebel wyżej. Oczywiście pośród szlachty to ten szczebel był stricte ekonomiczny, prawda, czyli wówczas, kiedy stawał się posiadaczem trzech wsi, to był posesjonatem, prawda, czyli już nie był w zapisach na przykład sądowych, kiedy urodziło mu się dziecko, już nie był nobilis, tylko był generus, czyli, prawda, urodzony, dobrze urodzony, można by tak powiedzieć. I myślę, że takim też przykładem, nie chcę tu, broń Boże, się chwalić, ale myślę, jest nawet moja opowieść rodzinna, kiedy to właśnie część, jedna z gałęzi kupiła ziemię na Ukrainie, w okolicach Tarnopola, później w okolicach Lwowa, właśnie licząc na pomnożenie tych majątków. Bardzo mi się podobało podsumowanie Kacpra w postaci porównania z Dzikim Zachodem. Faktycznie, tak, Ukrainę można nazwać Dzikim Wschodem Rzeczypospolitej. Dziękuję Państwu. Z tej strony mówił Jakub Zagórny i Kacper Słomka. Dziękujemy serdecznie, kłaniamy się.